Witam Ciebie na kanale Wiadomości Globalne, krótko i na temat. Subskrybuj kanał i wciśnij dzwoneczek, aby być powiadamianym o nowych filmach. Nie żyje Igor Pastuch. Zginął w wojnie na Ukrainie. Ukraiński zapaśnik Igor Pastuch miał 31 lat. Sportowiec zginął na froncie pod Donieckiem. To kolejny sportowiec, który padł ofiarą rosyjskiej agresji na Ukrainie. Tragiczną wiadomość ogłosił na portalach społecznościowych mistrz olimpijski w zapasach grecko-rzymskich Jan Beleniuk. Nasz towarzysz, zapaśnik z Nikołajewa, mistrz sportu Igor Pastuch zginął w bitwach pod Donieckiem. Osobiście znałem Igora. Jesteśmy rówieśnikami i spędziliśmy razem wiele wspólnych zawodów jednocześnie. Rozpacz, smutek i zrozumienie, że ten dziad z bunkru bierze to, co najlepsze. Spoczywaj w pokoju. Bohaterze, pisał Beleniuk. Wcześniej Beleniuk pokazał się w koszulce z napisem zaadresowanym do okupantów. Mój Cherson nie zmieści się w waszych ustach. Subskrybuj kanał i wciśnij dzwoneczek, aby być powiadamianym o nowych filmach.